Witaj, Krzysztof, z tej strony. Cieszę się, że znalazłeś moją stronę, w jaki sposób prowadzić polski sklep w UK. Chciałbym Cię zapewnić, że nie kupujesz kota w worku. I to wideo pokaże, co zawiera dokładnie poradnik i jakie tematy porusza, które na pewno Tobie się przydadzą, jeżeli planujesz otwarcie sklepu. Więc przejdźmy do spisu treści, który pokaże Ci dokładnie, jakie są rozdziały. Więc co mamy w spisie treści? Po pierwsze, zacząłem e-booka od tego, w jaki sposób zarejestrować firmę w Wielkiej Brytanii. Mówię tu o firmie LTD Limited Liability Company. Podałem tutaj linka do bardzo dobrej firmy, która rejestruje firmę LTD w ciągu jednej doby i kosztuje jedynie 25 funtów. Uważam, że taniej niż za 25 funtów nie da się zarejestrować firmy LTD. No i polecam właśnie tą firmę w pierwszym rozdziale. Omawiam również, w jaki sposób. Jakie są korzyści między rejestracją siebie jako osoby self-employed oraz rejestracji firmy LTD. Więc przeczytaj rozdział, bo tak naprawdę pomysł na sklep to nie wszystko. Trzeba zacząć działać legalnie, więc będzie Ci potrzebna firma LTD. W tym rozdziale omówię, co jest Ci potrzebne, dlaczego powinieneś wybrać firmę LTD i jakie są wymagania, jakie są korzyści odnośnie prowadzenia firmy LTD. Drugi rozdział to rozdział, który pomoże Ci wybrać najlepszą lokalizację dla Twojego sklepu. Znajdziesz tam szereg wskazówek, które Ci uzmysłowią, która lokalizacja, jaka ulica, jaka dzielnica jest najlepszym miejscem na prowadzenie polskiego sklepu. 80% Twojego sukcesu to jest właśnie lokalizacja. Z kiepską lokalizacją będziesz miał kiepski obrót i prawdopodobnie sklep nie wytrzyma, nie będzie Cię stać na dłuższe jego prowadzenie. Więc to jest bardzo ważny rozdział, omówiłem tam bardzo szeroko, jakimi kryteriami powinien się kierować, szukając lokalizacji sklepu, która Ci zapewni sukces. W kolejnym punkcie przedstawiam sposoby wynajęcia sklepu, jakie są umowy, leasing, czy też umowa prywatna wynajmu lokalu od landlorda. Też zwracam uwagę, na co zwróci uwagę podpisując taką umowę, jakie punkty należy omówić z landlordem w szczególności. Kolejny punkt to wybór nazwy sklepu. Tak jak wiesz, każdy sklep powinien wyróżniać się. Nie musisz być kolejnym zwykłym polskim sklepem, który będzie miał na szyldzie polski sklep. Tych polskich sklepów, jak wiesz, jest masę, więc aby zwrócić na siebie uwagę, wymyśl oryginalną nazwę i tutaj opowiem Ci o strategii marketingowej, jaką powinieneś przyjąć, co do wyboru nazwy sklepu, szyldu, jakie powinieneś mieć okleiny na sklepie. Gdzie kupić je najtaniej, co zrobić. Masę praktycznych porad, które Ci zaoszczędzą wiele pieniędzy. Kolejny, piąty rozdział to jest wyposażenie sklepu. A w tym punkcie pokażę Ci, gdzie kupić najtaniej sprzęt do sklepu. Lodówki, zamrażarki, szafy, regały, sprzęt kasowy, czyli czy zwykłe kasy, czy też sprzęt komputerowy, który pozwoli Ci zautomatyzować proces sprzedaży, pracować na kodach kreskowych i również będziesz miał okazję zaoszczędzić masę pieniędzy, bo pokazałem Ci linki i szczegółowe dane dotyczące miejsc, w których należy się zgłosić, jeżeli chcesz naprawdę kupić sprzęt tanio. Szósty punkt to komputeryzacja sklepu. W tym rozdziale przedstawiam Ci najnowocześniejszy sposób zarządzania sklepem dzięki systemowi sprzedaży produktów. System bazuje na kodach kreskowych i na zarządzaniu stanami magazynowymi, także na zaawansowanej obsłudze klienta. Co najlepsze, program, który ja Tobie polecam, nie kosztuje 1500 funtów, tak jak inne angielskie programy, które widzisz w sklepach Polski, nie tylko, ale ten program kosztuje jedynie 49 funtów. I jest naprawdę super rozwiązaniem dla każdego sklepu i kosztuje bardzo mało. Więc tutaj zdradzam, jaki program wybrać i pokażę Ci, w jaki sposób go obsługiwać. Kolejnym punktem jest to rozdział o dostawcach, o hurtowniach, które będą dostarczały towar do Twojego sklepu. Tak jak wiesz, bez towaru Twój sklep nie będzie mógł zarabiać pieniędzy, więc warto skupić się na znalezienie naprawdę dobrych dostawców, minimum dwóch, którzy zapewnią Ci szeroki asortyment, dobre ceny i będą z Tobą stale współpracować i pomagać Tobie w rozwoju biznesu.
Więc współpraca z dobrą hurtownią to jest coś bardzo ważnego, bo dzięki ich produktom i też ich dobrym celom będziesz mógł zarobić jeszcze więcej. Więc zachęcam do bardzo szczegółowego przeczytania rozdziału o dostawcy, o hurtowniach. Jest to rozdział numer 7. Więc jeżeli znajdziesz hurtownię, trzeba będzie znaleźć towar i wybrać ten towar. Większość hurtowni ma bardzo szeroki asortyment, może to być nawet 15 tysięcy produktów. Więc pewnie zadajesz sobie pytanie, w jaki sposób mam wybrać towar, które produkty będą sprzedawać się najszybciej, które będą rotować tak jak najszybciej i na których zarobię jak najwięcej. Więc w rozdziale 8 właśnie mówię, w jaki sposób zatorować sklep, jaki produktów unikać, które powinieneś mieć na pewno i też na których produktach możesz użyć jakiej marży. Kolejny punkt, rozdział 9 to ekspozycja towaru. W tym rozdziale powiem Ci, jak zwiększyć kilkukrotnie sprzedaż. Zastosowana jest w tym rozdziale masę nowoczesnych technik sprzedaży, nowoczesnego merchandisingu, który dzięki badaniom różnych firm pokazuje, jak można nawet siedmiokrotnie zwiększyć sprzedaż danego produktu, stosując tu różne triki i sekrety wielkich sieci supermarketów. Więc w tym rozdziale pokażę Ci kilkanaście technik, które możesz wykorzystać w swoim sklepie, aby zwiększyć sprzedaż produktów. Kolejny punkt to jest efektywne ustalanie cen oraz Twojej marży w sklepie. Tak jak wiesz, ceny to też jeden z głównych punktów, które powinieneś wcześniej zaplanować i zaplanować też swoją marżę. W tym rozdziale zdradzę Ci, jakie marże możesz narzucić na jakie produkty, tak żeby klienci czuli się, że masz tani produkt i będą właśnie dzięki tym wrażeniu, że masz tanie produkty, odwiedzać Twój sklep często niż unikasz Twojego sklepu, chodzić do konkurencji, bo zobaczą gdzieś tam cenę o kilka pensów niższą. Więc w tym rozdziale poruszam tematykę, w jaki sposób wyceniać produkty, w jaki sposób ustalać marże, tak aby one były jak najlepsze dla Ciebie oraz dla Twojego klienta. Punkt 11 to jest nowoczesny marketing sklepu. Tutaj omawiam różne techniki marketingowe, które dadzą Ci przewagę nad Twoją konkurencją. Jeżeli otwierasz sklep w dużym mieście, w którym jest już kilka polskich sklepów, musisz naprawdę mieć porządną strategię, która działa i została sprawdzona, więc zdradzam Ci moje strategie, które zadziałały w moim sklepie i powiem Ci, co możesz zrobić inaczej, aby Twój sklep wyróżnił się spośród Twojego competition, Twoich sklepów, które są w okolicy. Tego nie powie Ci żaden inny sklepikarz, ponieważ nie chce Ci zdradzić sekretu, na którym robi pieniądze. Więc w tym rozdziale uważam, że zdobędziesz wiedzę, która Ci pomoże naprawdę efektywny sposób pozyskać klientów, utrzymać ich i przekształcić tych pierwszych klientów w lojalnych klientów dla Twojego sklepu. Rozdział 12, którego tutaj nie widzisz, jest to zakończenie i podsumowanie. Czyli to wszystko, co było wcześniej mówione, zamykam w jednym rozdziale 12. Jest to zakończenie. Przejedźmy kawałek dalej naszego poradnika. Zobaczysz, co tu mamy. Czyli mamy tutaj, w jaki sposób zarejestrować firmę w Wielkiej Brytanii za 25 funtów. Podaję tutaj adres, w jaki sposób można tą firmę zarejestrować bardzo szybko, na ciągu 24 godzin. Co jest wymagane? Tutaj mamy o tym, jak wybrać lokal, żeby była ta lokalizacja jak najlepsza dla Ciebie. Kolejny rozdział to są również podaje, jakie są kategorie lokali, które podpisują się umowę o wynajem. Powinieneś wiedzieć, jaka kategoria jest Twojego lokalu. Tutaj mamy umowę wynajmu sklepu, na co zwrócić uwagę, jakie są różnice. Rozdział wyposażenie sklepu. Tu masz listę, co jest Ci bardzo potrzebne i nie musisz myśleć i pamiętać, co jeszcze trzeba dokupić sklepu. Tu masz podstawową listę wszystkich sprzętów do sklepu, które musisz zakupić. Tutaj podaję przykłady, gdzie, w jaki sposób można zakupić jak najtaniej regały do sklepu. Tu jest przykład, na przykład regału za 150 funtów, gdzie zwykle takie regały chodzą za 300-400 funtów, masz okazję kupić za 150 funtów. Lodówki, przykłady kolejne.
gdzie kupić, czy też nowe, czy używane. Są ceny. Podaję linki. Tutaj masz na przykład okazję do kupna lodówki na napoje za jedynie 479 funtów. Jest to bardzo dobra cena. Więc poradnik zawiera wszystko, co potrzebujesz, żeby po pierwsze wyposażyć swój sklep jak najtaniej. Masz przykłady sprzętów, które będziesz musiał kupić. Masz opisy, co jest dobre, co jest złe. Jest też program, o którym mówiłem, wspominałem wcześniej. Tak jak widzisz, programy komputerowe do obsługi sklepów to na przykład 800-900 funtów, jak też również i 1500 funtów. Ja polecam terminal, program komputerowy, który zainstalujesz na dowolnym PC-cie, a i będzie Ci super działał bez wydawania 1500 funtów, tak jak tutaj. Wystarczy jedynie 49 funtów. Pokażę Ci, gdzie można taki program kupić i oczywiście też pokazuję Ci, jaki komputer nadaje się najlepiej do obsługi programu komputerowego i gdzie go kupić najtaniej. Tu masz ofertę na przykład za 39 funtów. Monitor za drugie 37, więc daję Ci kompletny zestaw komputerowy, który wydasz mniej więcej niż 300 funtów i zapłacisz jedynie 50 funtów za program do obsługi sklepu. Porównując nowe angielskie systemy, musiałbyś wydać około 1500 funtów. Ta wiedza, którą przekazuję Ci w tym e-booku, jest tylko i wyłącznie wiedzą praktycznie sprawdzoną przeze mnie. Możesz mi zaufać, że to, co będziesz czytał, to jest to dokładnie, czego potrzebujesz. Poprowadzę Cię dokładnie za rękę wśród wyboru sprzętu, zakupu towaru i wyboru hurtowni. Więc zachęcam do obejrzenia reszty prezentacji, przeczytania więcej na stronie Otwieram sklep CUK, no i zakupu e-booka, który teraz jedyne kosztuje Cię jedynie 47 funtów. Uwaga, cena może pójść wkrótce w górę w zależności od ilości sprzedanej, więc zachęcam do zakupu. Kliknij na przycisk Kup teraz. Kupując teraz e-booka, przygotowałem dla Ciebie specjalne dwa gratisy, które zwiększają dodatkowo wartość poradnika. Co mianowicie otrzymujesz? Dostajesz gratis ode mnie w pliku Excela listę najlepiej sprzedających się polskich produktów. Dzięki tej liście będziesz mógł bardzo szybko wybrać produkty do swojego sklepu i nie będziesz musiał spędzać kilkunastu godzin na porównywanie produktów, wybieranie ich z kilku cenników. Masz tutaj najlepszą listę najlepiej sprzedających się produktów polskich w Anglii. Jest to 1300 produktów wybranych i najpopularniejszych, które zapewnią Ci od razu sprzedaż. Drugi bonus to jest coś, co jest Ci potrzebne od razu na wstępie, jeżeli chcesz podpisać umowę wynajmu z landlordem Twojego nowego sklepu. Więc to jest umowa przygotowana przez angielskich prawników. Jest to szablon umowy, gdzie wystarczy, że wpiszesz swoje dane, dane landlorda i możesz mu przedstawić do podpisu. Umowa jak najbardziej jest przystosowana do brytyjskich warunków i napisana przez angielskich prawników, więc możesz ją od razu wykorzystać i nie tracić czasu na to, jeżeli twój landlord będzie zwlekał z podpisaniem umowy, tłumacząc się, że oczywiście nie ma gotowej umowy i musi zapłacić za nią 1500 funtów swojemu prawnikowi, więc jeżeli zależy ci szybko na podpisaniu umowy z landlordem, tu masz gotowy szablon, wystarczy, że go wypełnisz i przedstawisz landlordowi do podpisu. To są dwa bonusy, które naprawdę mogą Ci pomóc po pierwsze w wynajęciu sklepu, a dwa w szybkim wyborze towarów najlepiej rotujących. Moja rada dla Ciebie teraz, kiedy już wiesz o tym, że istnieje taki e-book, taki poradnik, który Ci pomoże w otwarciu sklepu i doradzi, to zacznij od zainwestowania w wiedzę. Jeżeli będziesz miał wiedzę, Twój biznes będzie sukcesem. Jeżeli chcesz wydać 20 tysięcy funtów, czy też 30 w sklep, po pierwsze zainwestuj w wiedzę, czyli kup poradnik, wydaj jedynie 47 funtów, który Cię uszczerze przed wszystkimi błędami, które możesz popełnić i stracić pieniądze. Pieniądze, które inwestujesz, 47 funtów, to jest bardzo niewielki wydatek w stosunku do inwestycji w sklep, który może pochłonąć całe Twoje oszczędności i może się stracić. Czytając moją książkę, dowiesz się dokładnie, z czym się wiąże prowadzenie polskiego sklepu, jak można tym zarobić i co trzeba zrobić po kolei. Więc nie zastanawiaj się już nigdy dłużej. Inwestuj w wiedzę. Kliknij teraz przycisk Kup teraz, który przeniesie Cię do rejestracji zamówienia, a następnie do strony PayPala, gdzie będziesz mógł
zapłacić za poradnik swoją kartą debetową czy też kredytową, a jeżeli masz konto na PayPal, to zapłacić swoim kontem PayPal. Transakcja jest bardzo szybka i prosta, więc nie czekasz dłużej, kliknij kup teraz i za moment po zakupie otrzymasz ode mnie e-booka wprost na twój e-mail. O dowolnej porze dnia i nocy. System działa automatycznie, więc jeżeli bardzo ci zależy na wiedzy i chcesz mieć już ją teraz, kliknij kup teraz. Ten właśnie duży przycisk. I będziesz miał za chwilkę e-booka. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że te wideo pomogą ci podjąć decyzję, słuszną decyzję inwestycji w wiedzę.